Cześć! Jeśli odbywasz sobie co jakiś czas któryś trening wchodzenia w żeńską energię, czy masz takie ćwiczenia, które polubiłaś? Czy masz takie, które z tobą bardziej rezonują albo które mniej rezonują? Pamiętaj, że nie musisz robić wszystkiego, co wyszukasz na internecie, że wprowadza cię w żeńską energię. Możesz spróbować wszystkich technik, które znajdziesz na internecie, jednakże na stałe wybierz sobie te, które po prostu polubisz, te, które poczujesz, że z tobą rezonują, odpowiadają ci, że są twoje, że łatwo ci je wykonać, albo przychodzi ci radość w związku z tym, że je wykonujesz. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć ci o tym, co możesz zrobić w sytuacji, jeżeli czujesz opór do praktykowania żeńskiej energii, dodawania sobie odpoczynku, przestrzeni na to, żeby wchodzić w żeńską energię i się rozpływać w tym nic nie robieniu, w tej nicości. Jeżeli uważasz, że jest to lenistwo, jeżeli twój umysł dalej produkuje ci wyrzuty sumienia w związku z tym, że chcesz być bardziej kobieca, że chcesz się upajać tą żeńską energią, że chcesz w nią wchodzić, że chcesz przestać biec do przodu, że chcesz już w końcu przestać musieć, przestać robić, przestać działać i w końcu się zrelaksować, na co w pełni na pewno zasługujesz, to posłuchaj, co chcę ci powiedzieć. Jeżeli twój umysł przeszkadza ci w ćwiczeniach we wchodzenie w żeńską energię, to jest to spowodowane jego przyzwyczajeniem do starego, do twoich starych nawyków, do twoich starych zachowań, do twojej starej wersji ciebie. Dlatego musisz umysł przyzwyczaić, oswoić z tym, co nowego pojawia się w twoim życiu. Pamiętaj, że mamy w mózgu coś takiego jak mózg gadzi, amygdala, i to jest narząd bardzo, ale to bardzo potrzebny i spełniający bardzo ważną rolę w naszym życiu. Jednakże, jeżeli próbujesz wprowadzić jakiś nowy element do swojego życia, chociażby właśnie wchodzenie w żeńską energię, to dla amygdali, czyli dla gadziego umysłu, jest to coś, co bije na alarm. To jest coś, co po prostu, to jest pożar, który trzeba ugasić, tak? Bo mózg, żeby przetrwać, on nie lubi nowości. Dlatego musisz wprowadzić swój trening żeńskiej energii odpowiednio, powoli, małymi kroczkami, przyzwyczajając umysł do nowych czynności. Dlatego musisz umysł zacząć przyzwyczajać do nowej wersji ciebie. Przede wszystkim zaprojektuj nową wersję ciebie, zaprojektuj w swojej wyobraźni. Wyobraź sobie, jak chcesz wyglądać, jak chcesz się zachowywać, jak chcesz reagować w odpowiedniej sytuacji, tak żeby było to zgodne z wizją ciebie we 100% żeńskiej energii. Przyzwyczajaj umysł. Im częściej wyobrazisz sobie takie sytuacje, tym bardziej on będzie się oswajał, że coś takiego zaistniało, istnieje, jest w waszej przestrzeni, w przestrzeni twojej i w przestrzeni twojego umysłu. Żeby zrobić przestrzeń w umyśle na nową wersję, na wersję ciebie, która daje sobie radość, przyjemność, odpoczynek, możesz sobie oprócz wyobrażania dawać przestrzeń w postaci chwilowego zatrzymania się i mówienia do siebie i do swojego umysłu czegoś w stylu: drogi umyśle, teraz ja będę nową wersją mnie. Drogi umyśle, ja teraz z każdym dniem staję się spokojna, ciepła, coraz bardziej radosna. Z każdym dniem napełnia mnie radość. Z każdą kolejną chwilą napełnia mnie większy spokój, większy relaks. Bo ja już zasługuję na odpoczynek i na relaks. Z każdym dniem zwalniam tempo i czuję się w tym dobrze. Jest mi z tym dobrze.
Mów, opowiadaj twojemu umysłowi tego typu historie. Niech on się przyzwyczaja nie tylko od strony obrazów, ale też od strony twoich uszu do tego, że będziecie działać na zupełnie nowy sposób. Jeżeli zdarza ci się natomiast sytuacja, kiedy chcesz zrobić trening wchodzenia w żeńską energię albo zareagować na sposób żeński, a odpala ci się stary schemat, to zatrzymaj się. Uważność w tu i teraz, w tym momencie, kiedy czujesz zgrzyt, złapanie się na tym momencie, to już jest ogromny sukces i krok do przodu na drodze ku odkrywaniu swojego żeńskiego rdzenia. Jeżeli w dalszym ciągu czasami masz tak, że chcesz usiąść na przykład do medytacji, chcesz usiąść do tego, żeby poobserwować swoje myśli, chcesz wygospodarować czas, aby pójść na trawkę, do lasu czy na spacer. Jeżeli ty chcesz zrobić różne rzeczy, o których mówię w tych nagraniach o żeńskiej energii, ale twój umysł ci to uniemożliwia, bo zaraz ci zaczyna trajkotać, że przecież masz całą listę do zrobienia, że to jest strata czasu, że to i tak ci nie pomoże i tak dalej, no to właśnie musisz przygotować umysł do nowego sposobu reagowania i do nowego sposobu spędzania czasu. Więc zaakceptuj to, że przyzwyczaiłaś umysł do tego, że on funkcjonuje w tak zaprogramowany sposób, w taki sposób i w taki agresywny, negatywny sposób reaguje na odpoczywanie, które być może wiąże się z to u ciebie, z przekonaniem, że musisz za coś napracować się, żeby osiągnąć efekt i tak dalej. Zaakceptuj to. I jeżeli znajdziesz się w sytuacji, że na przykład będziesz chciała usiąść i okryć się kocykiem i posiedzieć po prostu przykryta kocykiem i nacieszyć się tą chwilą, a twój umysł zacznie ci w tym przeszkadzać i budzić wyrzuty sumienia i odtwarzać jakieś stare przekonania, wiesz, jakieś pretensje do ciebie, że chcesz tak zmarnować czas, to nie panikuj, tylko na spokojnie. Daj sobie chwilę i wyobraź sobie, jakbyś chciała umieć zachować się w tej sytuacji. Czyli na przykład wymyśliłaś sobie, że teraz przez najbliższe 10 minut siadasz, zamykasz oczy i po prostu skupiasz się na tym, żeby poczuć swoje serce i oddech, a twój umysł zaczyna panikować. Wtedy ty nie musisz siadać i tego robić na siłę, nie? Nie musisz wbrew umysłowi. Właśnie możesz go sprytnie pokonać, przeprogramować go tak, żeby on się nawet nie zorientował. Wtedy po prostu wyobraź sobie, jak to robisz, nie? Możesz nawet iść i sprzątać albo myć naczynia i wyobraź sobie, jak ty idziesz i siadasz sobie, zamykasz oczy i zaczynasz skupiać się na sercu, na oddechu, kładziesz ręce na sercu i tak dalej. Wyobraź sobie, jak to robisz, bo im częściej sobie to wyobrazisz, tym mniejszy opór i niechęć będzie miał twój umysł, aż przyjdzie taki moment, że będziesz to powtarzała już tyle razy, że twój umysł będzie już tak otwarty na to wyobrażenie, że przyjmie to za swoje i przyjdzie taki moment, że po prostu usiądziesz i usłyszysz w głowie ciszę, a nawet i radość na to, że tak robisz. Dlatego walcz, praktykuj żeńską energię. Trzymaj się ciepło. Cześć! Kolejnym sposobem na praktykowanie rozbudzania w sobie, poznawania swojej żeńskiej energii jest praktykowanie ciszy. I teraz praktykowanie ciszy to jest coś piekielnie, potężnie ubogacającego i rozwijającego ciebie jako kobietę, jako świadomego człowieka. Dlaczego? Gdy praktykujesz ciszę, gdy przebywasz w ciszy, gdy pozwalasz sobie przestać gadać, dziamgać, ruszać buzią, gdy przestajesz wypluwać z siebie słowa, w tej ciszy możesz usłyszeć swoje prawdziwe pragnienia. Dopiero gdy wyciszysz te pędzące programy, mechanizmy w twoim ciele, typu no właśnie gadanie, my kobiety, nie? Gadanie, myślenie, produkowanie myślenia, projektowanie, planowanie, zarządzanie, zastanawianie się, analizowanie. W
w ciszy, nie ma miejsca na to, aby to robić. Cisza jest momentem, kiedy zamykasz buzię i starasz się również wyciszyć umysł, stworzyć pustkę w umyśle. Praktykowanie ciszy sprawi, że rozwinie się Twoja kreatywność, że staniesz się bardziej świadomą jednostką, bardziej świadomą kobietą. Zaczniesz czuć, czego potrzebujesz. Zaczniesz czuć, jak się czujesz. Zaczniesz czuć. No właśnie. Jeżeli chcesz wchodzić w żeńską energię, to być może chcesz być również bardziej sensualna. Chcesz być bardziej kobieca, być może bardziej pociągająca, bardziej zmysłowa. No właśnie. A kobieta zmysłowa i sensualna to kobieta, która czuje, która pozostaje w czuciu. I kontakt z własnymi zmysłami to właśnie bycie zmysłową. Kontakt z własnymi zmysłami rozwija się bardzo, bardzo szybko i samoistnie właśnie w przestrzeni wypełnionej ciszą. Więc zachęcam Cię do tego, żebyś zaczęła praktykować ciszę. W życiu codziennym mamy wbrew pozorom przeogromnie dużo okazji do tego, żeby praktykować ciszę. Możesz zacząć od samego rana. Spędź poranek w ciszy. Załóż sobie na przykład 10 minut już dzisiaj, które spędzisz w zupełnej ciszy, ale serio w zupełnej ciszy, czyli nie przy włączonej muzyce, nie przy grającym za plecami telewizorami czy radio. W ciszy. Wyłącz wszystko w ciszy. Możesz się zaskoczyć, ale czasem cisza ma też swój dźwięk. Możesz usłyszeć buczenie w ciszy. To też jest okej. Inną sytuacją, gdzie możesz praktykować ciszę, jest na przykład sytuacja, kiedy Twoje dziecko płacze, albo kiedy krzyczy, albo kiedy ma do Ciebie jakieś pretensje. Pozostań w ciszy. Zamiast z automatu wypluwać z siebie słowa, czy to złości na dziecko, czy to litości, czy proszenia, błagania itd., pozostań w ciszy. Jeżeli zdarzy się, że szef zacznie Ci wytykać Twoje błędy, to jeżeli z automatu już zacznie Cię dusić, żeby zacząć się wytłumaczać bądź atakować szefa, pozostań w ciszy. Jeżeli Twój partner nie pyta Cię o coś, ale opowiada Ci o jakiejś swojej sytuacji, na przykład z pracy, ale nie pyta Cię, co Ty o tym myślisz, to nie podpowiadaj mu, co on może z tym zrobić. Nie szukaj dla niego rozwiązań. Nie komentuj, nie wydawaj ocen, bo Cię o to nie poprosił. Pozostań w ciszy. Takie pozostanie w ciszy nie dość, że jest świetnym sposobem, bardzo skutecznym sposobem na oddalanie od siebie ataków człowieka toksycznego czy wampira energetycznego, to zobaczysz, jaka magia zadzieje się w tej ciszy. Jeżeli na przykład Twoje dziecko płacze, a Ty zamiast pytać się, co się stało, czy krzyczeć, że ma przestać, czy mówić, że teraz nie ma na to czasu, czy coś takiego, nie? Pozostań w ciszy. Zobaczysz, że ta cisza będzie takim pomostem łączącym Ciebie z człowiekiem, który tak normalnie, znając Ciebie, oczekiwałby jakiejś reakcji, a teraz jako reakcję otrzymuje ciszę. Mówi się, że milczenie jest złotem. To złoto odkryjesz i poczujesz, kiedy zaczniesz praktykować ciszę. Dlatego kolejnym ćwiczeniem żeńskiej energii jest praktykowanie ciszy. Zaplanuj takie ćwiczenie już dzisiaj i jak najczęściej sobie o nim przypominaj. Trzymaj się ciepło. Cześć!